Siema, z tej strony Vincent, Insektowne Uwodzenie. W tym odcinku porozmawiamy sobie o znaczeniu słów zrobiłem wszystko, co mogłem, a raczej o całym koncepcie, o całym schemacie myślowym, który stoi za tymi słowami, a który pomaga Ci zachować stabilność emocjonalną w rozwoju z kobietami. Zapraszam na odcinek. Bardzo często, gdy facet podchodzi do nieznajomej kobiety, wygląda to w taki sposób, jakby oddawał jej swoje emocje i prosił: zagraj mi koncert. Czyli jeżeli jest dobra reakcja, gość ma energię, żeby ciągnąć tą rozmowę, żeby prowadzić interakcję. Jeżeli jest zła reakcja, od razu jest jak przebity balon. Okej, załóżmy, że jest ta dobra reakcja. Gość zagaduje, dziewczyna fajnie reaguje, jest jakaś rozmowa, jest jakaś chemia między nimi, jest kontakt wzrokowy, jest bardzo fajnie. I po jakichś 5-10 minutach taki facet dostaje numer od dziewczyny. Jest cały szczęśliwy, rozpiera go energia, dzwoni do wszystkich znajomych, sprawdza jej fejsa, sprawdza Instagrama. Wraca do domu, pisze do niej SMS-a i co się dzieje? Dziewczyna nie odpisuje przez godzinę, dwie, trzy, a jego stan po prostu pikuje. I gdy jest już na skraju załamania, jednak ta dziewczyna mu odpisuje. Hej, ciebie też było fajnie poznać. Co się dzieje wtedy? Znowu jest maksymalny stan, znowu jest energia, znowu jest szczęście, znowu gość uśmiecha, ma ciarki, motyle w brzuchu, myśli, ależ będę miał z nią niesamowite spotkanie, zabiorę ją tu i tu, będzie tak fajnie. Tylko że co się dzieje, kiedy taka dziewczyna mu odpisuje: wiesz co, chciałabym się z tobą zobaczyć, ale zapomniałem ci powiedzieć, mam chłopaka. Znowu jest pikowanie, znowu jest załamka. Jest to kabaret, w którym nie kontrolujesz swoich emocji, jesteś jak taka chorągiewka. Jaką dziewczyna da ci reakcję, jaką da ci odpowiedź, da ci tak lub nie, tak jak ona ci zagra na emocjach, tak ty się właśnie czujesz. I długoterminowo prowadzi to do wypalenia, bo widzisz kolejną fajną dziewczynę i myślisz sobie: dobra, po co mam do niej podchodzić? Czyli zamiast tej ekscytacji, podjarania, że ło, ale fajna dziewczyna, od razu sobie myślisz: kurczę, co jeżeli znowu będzie coś nie tak? Co jeżeli znowu mnie oleje? Co jeżeli wezmę ten numer, ale i tak nie dojdzie do żadnego spotkania? I co się dzieje? I odpuszczasz okazję na poznanie naprawdę fajnych dziewczyn, bo te sytuacje zaczynają Cię stresować, kojarzyć się z czymś bardzo nieprzyjemnym. Z tą właśnie huśtawką emocjonalną. I teraz, żeby to zmienić, musisz przenieść środek skupienia. Musisz przestać oceniać swoje podejście na bazie tego, czy Ci wyszło, czy nie wyszło. Czy był dobry rezultat, czy nie było tego rezultatu. I uzależnić swoje emocje od tego, co kontrolujesz. A kontrolujesz tylko i wyłącznie swoje działanie. Rozliczać siebie samego możesz tylko na podstawie tego, czy wykorzystujesz sytuację, w których chcesz zagadać fajną dziewczynę. Innymi słowy, musisz wbić sobie w głowę dewizę: zrobiłem wszystko, co mogłem. Kontrola psychiki, kontrola emocji, kontrola tego, co myślisz, to jest podstawa, jeżeli chodzi o długoterminowy rozwój w relacjach z kobietami, o stawanie się bardziej atrakcyjnym facetem, o tworzenie relacji z dziewczynami, które Ci się podobają. To jest kwestia higieny psychiki. Gdy jesteś cały dzień poza domem, spocisz się i jesteś nieświeży, okej, nie masz wpływu na to, że taki jest stan rzeczy, ale masz aktywną kontrolę nad tym, czy pójdziesz, weźmiesz prysznic. To brzmi banalnie i śmiesznie, ale tak samo jest z Twoją psychiką. Jeżeli nie weźmiesz psychicznego prysznica, jeżeli nie skontrolujesz tego, jak wpłynęło na Ciebie środowisko, no to kontrolę przejmie ten psychiczny brud, a Ty tak naprawdę będziesz ta właśnie chorągiewka, jak wspomniałem już wcześniej. W moim przypadku działa to w ten sposób, że jeżeli widzę fajną dziewczynę, do której chcę podejść, którą chcę poznać, skupiam się tylko na tym, co kontroluję. Jeżeli do niej podejdę, wykonam działania, na które mam ochotę i ona nie będzie chciała ze mną porozmawiać, daj mi zlewkę po prostu, okej, zrobiłem wszystko, co mogłem. Temat jest zamknięty, cieszę się, że wykonałem działanie, które chciałem, ale nie chciała ze mną rozmawiać, okej, trudno. Temat jest zamknięty. Jeżeli mam numer dziewczyny, dzwonię do niej, piszę SMS-a, ona nie odbiera, nie odpisuje, okej, zrobiłem wszystko, co mogłem. Temat jest zamknięty, nie myślę o tym więcej, nie tracę czasu, emocji, energii na rozkminianie tego. Na zamartwianie się: o kurczę, jestem taki do dupy, mogłem zrobić to inaczej, mogłem zrobić tamto inaczej. Okej, fajnie, jeżeli wiesz, co zrobiłeś źle, wyciągasz z tego jakąś lekcję i temat tak czy siak jest zamknięty. Zrobiłem wszystko, co mogłem w tym konkretnym momencie. Mogę jakąś lekcję na przyszłość wynieść z tego i to jest bardzo dobre. Czyli popatrzeć na to z takiej perspektywy, żeby więcej nie popełnić tego samego błędu, żeby w przyszłości z inną kobietą zrobić coś lepiej, ale na pewno nie jest to w takiej formie, że o kurczę, jestem zjebany, o kurczę, jak ja mogłem to zrobić, ja pierdzielę, nie poznam już takiej dziewczyny, to jest koniec świata, jak mogłem być taką ciamajdą, jak mogłem to powiedzieć, dlaczego do niej napisałem tego, a nie tego SMS-a, dlaczego dzwonię o tej porze, a nie na przykład 2 godziny wcześniej. Takie myślenie jest bezproduktywne, sprawia, że się źle czujesz i nie dbasz o higienę tej psychiki. Twoja psychika robi się coraz bardziej brudna, ty musisz dbać o tą higienę. Musisz sobie taki mentalny prysznic fundować za każdym razem, gdy odpływasz w rejony, które cię nie wspierają, które nie sprawiają, że czujesz się lepiej.
że stajesz się lepszą osobą, a bardziej atrakcyjnym facetem każdego dnia. Bardzo fajne jest to, że gdy zaczynasz rozumieć ten koncept, stosować go w swoich relacjach z kobietami, bardzo szybko widzisz połączenia z całą twoją rzeczywistością. Zaczynasz odnosić to szerzej, bardziej globalnie patrzeć i przestajesz globalnie właśnie marnować czas, emocje, energię, jak wspomniałem wcześniej, na jakieś biczowanie się, zamartwianie się przeszłością, rozpamiętywanie swoich własnych błędów, czy to biznesowych, czy w relacjach z innymi ludźmi, i skupiasz się tylko na tym, co kontrolujesz, czyli bierzesz ten mentalny prysznic zawsze, kiedy go potrzebujesz, i kontrolujesz swoje myślenie w każdej sytuacji. Gdy masz jakiś problem, gdy zrobisz jakiś błąd, zadajesz sobie pytanie, czy zrobiłem wszystko, co mogłem? Jeżeli odpowiedź brzmi tak, zamykasz temat, olewasz, przestajesz o tym myśleć. Jeżeli nie zrobiłeś wszystkiego, co mogłeś, okej, to jest świetne, bo tutaj widzisz już jakieś scenariusze. Wiesz, co mogłeś zrobić lepiej, czyli uczysz się na błędach. I teraz znów wracając na chwilę do relacji damsko-męskich. Bardzo często widzę facetów, którzy wychodzą dzień za dniem, poznają te kobiety, próbują się rozwijać, ale w ogóle się nie uczą. I dlaczego? Dlatego, że nie prowadzą dziennika. Nie notują żadnego progresu, dlatego że nie spisują sobie, co zrobili źle, co zrobili dobrze. I bardzo często, a właściwie na każdym szkoleniu, zawsze kursantom mówimy z festem, słuchaj, załóż dziennik samorozwoju. Na swoim wyjściu spisuj wszystko, co zrobiłeś źle, co mogłeś poprawić. I wtedy automatycznie, gdy będziesz znowu w klubie, gdy będziesz porozmawiać z jakąś dziewczyną, będziesz pamiętać to wszystko. Nie będziesz powielać swoich błędów. Bo bądźmy szczerzy, ile razy miałeś tak, że łapałeś na tym, że popełniasz ten sam błąd w nieskończoność? To wynika tylko i wyłącznie z tego, że nie prowadzisz żadnego dziennika. Że nie zapisujesz sobie tych rzeczy. I dlatego o nich nie pamiętasz. I teraz niektóre osoby mogą powiedzieć, okej, ale prowadzenie tego dziennika zajmuje czas, potrzebuję pół godziny do godziny, żeby spisać wszystko. Okej, to nie jest żadna wymówka. Możesz prowadzić nawet minimalistyczną wersję takiego dziennika, czyli na przykład w telefonie spisywać sobie, co zrobiłeś dobrze na wyjściu, co zrobiłeś źle. I już samo to da Ci mega fajny insight w Twoje działanie. Co możesz zrobić lepiej, co możesz poprawić. Bo szczerze mówiąc, uważam, że wychodzenie bez dziennika to jest marnowanie czasu. To jest marnowanie czasu, błądzenie we mgle, bo gdy prowadzisz dziennik, rozwijasz się 2-3 razy szybciej, bo wiesz konkretnie, co musisz zmieniać. Nie ma już sytuacji, gdzie wychodzisz i popełniasz kolejny raz ten sam błąd, tylko okej, dobra, zrobiłem to i to nie tak. Teraz jestem w tej samej sytuacji, żeby to zmienić, muszę zacząć robić coś innego. I wiesz dokładnie, co zrobić, bo zapisałeś sobie we wnioskach. Więc to nie jest tak, że musisz, będąc w akcji, będąc na przykład w klubie, rozmawiając z dziewczyną, zastanawiać się, o Jezu, co teraz, co zrobić, jejku, mam tą samą sytuację. Nie, pamiętasz, miałeś wpis w dzienniku. Okej, teraz robię to i to, bam, koniec tematu, koniec dywagacji. Po co mówiąc to wideo? Skupię się tylko na tym, co kontrolujesz. Jeżeli zadbałeś o wszystkie rzeczy, które były pod Twoją kontrolą, a coś Ci nie wyszło, okej, zrobiłem wszystko, co mogłem. Zapamiętaj to. Zamykamy temat. Olewasz to, idziesz dalej. Chyba że wiesz, co mogłeś zrobić lepiej. Wtedy sobie to spisujesz i znowu zamykasz temat, w ogóle o tym nie myślisz. I higiena psychiki, ten mentalny prysznic, kontrola myślenia, pomaga Ci selekcjonować myśli, które Cię wspierają. Pomaga Ci odsetać te niepotrzebne myśli, które ciągną Cię w dół, bo w długoterminowej perspektywie chodzi tutaj o to, żeby Twój mózg zawierał tylko rzeczy, które Cię wspierają, wspomagają na Twojej drodze dostania się najlepszą wersją siebie. Z mojej strony to wszystko, dziękuję za uwagę. Jeżeli wideo Ci się podobało, to będę bardzo, ale to bardzo wdzięczny, jeżeli klikniesz przycisk subskrybuj na dole i nie zapomnisz o zaznaczeniu tego dzwoneczka, żeby otrzymywać powiadomienie za każdym razem, kiedy wgramy nowy materiał. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia.